Siemany na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wczoraj nie pojawił się odcinek z tego powodu, że no po prostu byłem zmęczony po podróży i tak dalej, więc nie zdążyłem nagrać, ale obiecałem wam, że dzisiaj będzie petarda odcinek, więc dzisiaj jest petarda odcinek, ponieważ będziemy robić kolejne wyzwanie, przynajmniej będziemy zobaczyć, o co chodzi z tymi wyzwaniami, a wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej do tego, żeby skończyć te straszne zadania, które dostajemy od tego, nie wiem kto to w ogóle jest, ale mam nadzieję, że rozwiążemy je i zakończymy je w jak najszybszym tempie. Więc ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem, zanim jeszcze rozpoczniemy, to ja wam, prawda, proponuję zostawić łapkę w górę, tam na dole, macie na to 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, niech się pochwali w komentarzu, a my się widzimy po intrze, pozdro. O, strasznie mnie wierci w nosie. Jak se kichnę, to przepraszam i dziękuję teraz za wszystkie na zdrowie, które będą w komentarzach, więc jakby mi się kichło w trakcie odcinka, to prawda... Dzięki. Nieważne, w każdym razie jesteśmy oczywiście na Palionowie tradycyjnie, tak jak zwykle jestem u siebie na chacie. Z tego powodu, że zaraz pójdziemy po... pójdziemy zobaczyć kolejne wyzwanie. Co to jest? Kloc... O, jeden. Przepraszam, Kloc, synek został porwany, pomóż mi. Okej. Dobra, co ja z tym mam zrobić teraz? Jak ja mam mu pomóc? No nie wiem, zostawię sobie to tu na razie i kiedyś mu tam może pomogę. Nie wiem, muszę pójść się go spytać, o co chodzi, no bo jest jakaś dziwna akcja, no ale to nieważne, możecie wbić do Kloca i zobaczyć, o co chodziło konkretnie. Czy ja tu coś z tego będę potrzebować? Weźmy sobie skrzynkę, to nigdy nie wiadomo, kiedy nam się przyda jakieś zostawienie itemków gdzieś. Dobra, i lećmy od razu w tamto miejsce zobaczyć, jakie wyzwanie dzisiaj na nas czeka, ponieważ wydaje mi się, że coś powinno być. Tak mi się wydaje, że coś powinno być z tego powodu, że no już dawno tutaj nie byłem w sumie, przez kilka dni teraz robiłem jakieś inne rzeczy, więc przydałoby się zrobić jakieś tutaj wyzwanko, jakieś takie niegroźne wyzwanie i tak dalej. No i za niedługo, może jutro, pojawi się odcinek z Toy Story razem z Palionem, ponieważ to ostatnio robiliśmy i trzeba dograć to, ponieważ widziałem, że odcinek się wam spodobał. Dobra, co tu piszę? Przez labirynt może przejść. Aha, to ja pisałem, dobra, już mi się przypomniało kiedy. Dobra, okej, nieważne. Lecimy w takim razie tutaj. Przejdźmy przez ten korytarz i zobaczmy jaki... O nie! O nie, mordo, proszę nie rób mi, bo ja nie mam miecza. Ktoś mi zabrał mój miecz w ogóle, to jest też w ogóle dziwna akcja, ponieważ ja miałem miecz i go już nie mam, nie wiem dlaczego, a fajny był. Dobra, czekaj, tu wiem, że jest takie miejsce, można to spalić, super fajnie. Dobra, lecimy na dół. Tu już się mi zrespiły te blezje, ale nie o to nam chodzi. Dobra, uwaga, wielki moment, czy mamy zadanie? Oho, ja chyba widzę, że jest coś nowego. Tak, bo tu, o kurde, tam coś, czekajcie, jest... Co jest? Mamy 9 bloków złota. Ej, dobra. Wielki fin... Dobra. Ostatnie zadanie. Osobiście zaniosłem do twojego domu. Co? Jak ja tam byłem? Tam nic nie było. Tam szukaj. Mam nadzieję, że będziesz dobrze wspominać mnie i te zadania. Kto wie, może się spotkamy jeszcze kiedyś. O kurde, dobra. Tu jest skrzynka jakaś. Perła? Dobra, rozumiem, że mam to zabrać ze sobą, okej. Jest jakieś zadanie u mnie na chacie. Ja go nie widziałem, jeżeli widzieliście jakieś zadanie po drodze, jak teraz nagrywałem, to możecie napisać mi w komentarzu, w którym momencie to było, bo... Przysięgam, nie zauważyłem nic, co by tam było dziwnego. Więc zaraz pójdziemy, no ale też nie patrzyłem jakoś szczegółowo po domku. Pewnie to będzie jakoś ukryte w jakimś miejscu, więc musimy pójść to szybko zobaczyć, jak wygląda. Ja nie wiem, czy ja tą perłę mogę jakoś wykorzystać, czy ja jej nie mogę wykorzystywać w żaden sposób. Nie wiem, na razie sobie ją zostawię, bo rozkminiam bardzo, czy szybciej nie być w domu teraz tutaj ją używając, ale... Ale dobra, to jest na tyle blisko, że nie będę jej używać. Ona tam na pewno nie została mi dana bez powodu, więc zostawmy ją, bo do czegoś się nam przyda, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, zobaczymy zaraz do czego. Dobra, uwaga, musimy znaleźć coś, jakieś zadanie. Czyli to będzie prawdopodobnie jakaś skrzynka czy coś. Tutaj nie, bo to wiemy, że to jest z tym. Z siekierami, zapomniałem jak się... Dobra, tu jest skrzynka. No ale tu jest syf ogólnie. Nie ma tu żadnej książki? Nie ma. Tu jest, tu też nie ma nic. Tutaj pod tym nic nie ukrył. Przejdźmy tutaj, o nie, no i teraz tu... Ja tutaj do tego magazynu w ogóle nic jeszcze nie przyniosłem. Ja nie wiem, ja mam na tyle mało rzeczy, że wszystko i tak odkładam do tych skrzynek, nie chcę mi się tego przekładać. Dobra, tu nic nie ma, zobaczmy, że tu coś na dole jest. No nie no, mamy portal. I nic więcej tutaj nie ma, czyli to też nie tutaj, czyli to będzie w jakimś innym pomieszczeniu. Czyli to będzie gdzieś tutaj, bo na dole tego nie było. A ja do teraz nie wiem, jak ten ktoś się nazywa, który mi to daje. Kurczę, gdzie to jest? Gdzie to jest? Dobra, te skrzynki, książka, jakąkolwiek książki szukajmy. Tutaj nie, to jest zaklęta książka. Tu nie ma, tu też nie ma, tu też nie ma. No i tu też nie ma, no jak ja mam... Co tu jest niby ukryte? Nic tutaj nie ma. Tu jest nic... No nie, no to zostałem oszukany.
No dlaczego? Tu gdzieś miało być zadanie. No ono gdzieś musi być. Ono gdzieś musi być, widzowie. Dobra, zobaczmy, czy ta skrzynka. Ta skrzynka też nie. No i ja nie wiem. Jestem już totalnie w rozsypce. Dobra, zobaczmy jeszcze te beczki tutaj. Tu nie ma. Tu też nie, tu też nie. No tu też nie. Tu jest skrzynka jakaś. Oj, dobra. Ej, jest! Ostatnie zadanie. O kurde, dobra. Mamy to. Czytamy. Mam dla ciebie ostatnie zadanie, dlatego przychodzę pod twój dom. O tym zadaniu możesz wiedzieć tylko ty, więc ukryłem je w mojej bazie. Będzie ci potrzebna perła. Okej, okay, no to ta perła, którą dostaliśmy. Okej, dobra. Odłóżmy to. Czyli w jego bazie to jest, czyli musimy pójść pod ten posąg. Okej, dobra, tu się zapowiada mocna akcja. Nie wiem, co tam nas spotka. Ja może sobie wezmę zbroję, bo ja nie ufam temu gościowi. Bo jest dziwny. Więc uzbrojmy się lepiej w to, co mamy. Chociaż to nie jest enchantowane w ogóle, trudno, ale musimy sobie jakoś z tym dać radę. Dobra, zamknijmy to i lecimy w takim razie w tamtą jego bazę. Potrzebujemy perły, ale czy... Ja sprawdzę, czy ja mam ich więcej. Może jakbym miał więcej, to bym się jakoś szybciej przemieszczał też. Może miałbym jakąś tylko dodatkową próbę. Nie wiem, nie ma naprawdę żadnej perły innej. Dobra, nie mam żadnych pereł. No i super. No to fajnie, mamy jedną szansę. Jeżeli ta perła jest nam potrzebna, to mamy jedną szansę. Jak ją źle wykorzystamy, no to jest po ptokach. To jest po ptokach wtedy. Dobra, jestem ciekaw, o co chodziło. Możecie obstawiać w komentarzu, jak myślicie, jakie to będzie zadanie. Może wam coś przyjdzie do głowy, ale ja totalnie nie mam pojęcia, o co chodzi. Dobra, przejdźmy tam, a w tym czasie ja was bardzo serdecznie zapraszam na Instagrama. W czasie, kiedy ja sobie tutaj, prawda, podróżuję. Ponieważ tam możecie wbić, ponieważ tam dzisiaj jeszcze tego nie zrobiłem, ale zrobię to zaraz po nagraniu odcinka. Czyli poodpowiadam na wasze pytania, które wczoraj mi pozadawaliście, o które poprosiłem, żebyście zadali mi na odcinku, który wczoraj wrzuciłem. Jeszcze tego nie zrobiłem, bo nie miałem kiedy. No ale możecie wbić i to być przy tym, jak ja odpowiadam. Jeszcze możecie zadać pytanie na ostatni moment. Dobra, proszę mnie tutaj nie torturować. A nie, to nie jest speedrun. Niepotrzebnie to robię. Nieważne, dobra, zróbmy tak. Gonimy te pająki. Dobra, otwórzmy sobie to szybko, schodzimy na dół. Dobra, o tą bazę chodziło. Tutaj w tym miejscu musimy szukać czegoś, gdzie będziemy mogli wykorzystać perłę. To będzie jakieś miejsce właśnie takie coś, gdzie, tak mi się wydaje, że będzie trzeba przerzucić, coś zrobić. Trzeba się rozejrzeć tu po wszystkim. Dobra, zobaczmy, czy w skrzynkach coś jest. Nic nie ma. Tu nie ma, tu też nie. Ej, dobra, to jest totalnie dziwne. Czy ja tu gdzieś mogę przerzucić? Tam coś na dół? Nie. Ale tam jest coś. Ej, dobra, to jest jakieś dziwne, ale ja boję się tam schodzić. Może tam się dostaniemy w jakiś inny sposób, nie wiem, tu za... Ej, czekajcie, czy tu coś jest za wodą jakieś miejsce? Czekajcie, o kurde, żeby mnie to nie wciągnęło. Ej, dobra, tam coś jest za tym, chyba tu trzeba rzucić perłę. Ej, dobra, to mi się wydaje, że to chodzi o to miejsce, żeby tutaj przerzucić perłę na drugą stronę. Więc ja to teraz robię, 3, 2, 1, 0. Okej, to chyba o to chodziło. Schodzimy tu na dół. Okej, jest tutaj coś. Dobra, ej, to jest totalnie dziwne miejsce. Dobra, mamy tu jakąś książkę, czytajmy ją w takim razie. Skoro znalazłeś to miejsce, to już jedynie zrób co trzeba. Masz niewiele czasu. Ale co ja mam zrobić? Ej, dlaczego mi nic, co to jest w ogóle? Co to jest za budowla dziwna? Co ja mam zrobić? Czy tutaj gdzieś trzeba przejść za lawą czy coś? Ej, widzowie, ja nie mam pojęcia, co tu trzeba zrobić. Proszę, powiedzcie mi, co tu trzeba zrobić. Mamy niewiele czasu, ale co trzeba zrobić w tym miejscu? Ja totalnie nie wiem. Czekajcie, czy ja tu gdzieś mam pójść, jeszcze tu przejść, czy coś? Nie, chyba nie. Czy ja coś mam rozkopać? Nie, no nie wiem, totalnie, coś będzie za lawą. Ja boję, jak ja w to wejdę, to się spalę przecież. Nie mam fire resistki, to nawet nie przeżyję czegoś takiego. Ja nie wiem, ile tam jest za tym miejsca. Ale dobra, czekajcie, sprawdźmy to. O nie, dobra, tam nic nie ma. Dobra, tutaj z tej strony nic nie ma, a z tej? Dobra, z tej strony też nic nie było. O kurde, zepsuliśmy to. I co teraz? Ja tu muszę się schować. I co teraz? Ja nie wiem, co się dzieje. Czekajcie, musimy to naprawić, bo ja nie wiem, czy mi nie grozi kara śmierci za zepsucie czegoś takiego. Czekajcie, czy tu weźmy tak, zróbmy tak i teraz zamurujmy to, żeby to przestało spływać stamtąd. Musimy to naprawić. Ej, ale zwaliłem teraz, totalnie zwaliłem. Rozwalmy to. Tu się zrobiło całe ten. Dobra, niech opadnie ta lawa cała. Tutaj możemy rozwalić teraz to. Zamurujmy tutaj. Dobra, naprawiliśmy to, uff. Nie! Spaliły się te bloki, dwa. Nie. Brakło dwóch bloków. Jak to teraz mam dogarnąć, żeby one były z powrotem? O! Dobra.
To jest trochę oszukane, ale trudno, trudno. Muszę to tak zrobić, żeby nikt się nie zorientował. Dobra, widzowie, napiszcie mi w komentarzu, proszę, co ja w tym miejscu mam zrobić. Co, o co chodzi? Ponieważ ja nie mam totalnie pojęcia, nie wiem, jak stąd mam wyjść nawet. Czy ja, tu jest woda? Aha. Okej, czy jest to, mogę wyjść? Czekajcie, czy to jest ta sama trasa, którą ja... Dobra, to jest to samo. Ej, okej, czyli możemy stąd wyjść normalnie, więc będę mógł tam wrócić. Ja postaram się ogarnąć perłę na następny odcinek, a wy napiszcie w komentarzu, o co chodzi, jakie zadania mam zrobić, bo ja totalnie nie mam zielonego pojęcia. Tu mam akurat Endermana, to akurat go sklepię i mam nadzieję, że akurat dostanę to, co potrzebuję. Chodź tutaj. Chodź, potrzebuję ciebie. Dobra, zostaw nasz szkielet, potrzebuję jego perły. Dobra, mamy perłę już przygotowane na następny odcinek. Dobra, to jest to, czego nam trzeba było. Więc widzowie, ja was proszę o to, żebyście napisali mi w komentarzu, o co chodzi z tamtym zadaniem, bo ja totalnie nie mam pojęcia, nie mamy zbyt wiele czasu, więc musimy to zrobić już na następnym odcinku. Więc jutro prawdopodobnie odcinek jednak z Palionowa, w którym będziemy rozwiązywać tą zagadkę, o którą tutaj chodzi. Bo ja totalnie nie wiem co mam zrobić. Tam było napisane, że wiesz, co masz robić, ale totalnie nie wiem, co mam robić. Więc dajcie mi znać w komentarzu, widzimy się jutro. Trzymajcie się, na razie, pa pa.